Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na filmik z przepisem na wspaniałą szarlotkę królewską. Biszkopt z musem z jabłek, na górze warstwa słodziutkiej śmietanki. Ciasto jest wyjątkowe. Trudno jest mu się oprzeć. Zapraszam do mojej kuchni. Rozpoczniemy od przygotowania biszkoptu. A oto składniki. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Do miski wsypujemy mąkę pszenną, skrobię ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Mieszamy dokładnie. Do większej miski wlewamy 4 jajka. W temperaturze pokojowej wsypujemy 100 g cukru. I zaczynamy ubijać pianę. Miksujemy na szybkich obrotach przez około 10 minut. Otrzymaliśmy puszystą pianę. Odlewamy 2 łyżki masy do miseczki. I wlewamy do niej 2 łyżki oleju lub 2 łyżki rozpuszczonego i wystudzonego masła. Mieszamy masę z tłuszczem, wlewamy do piany i mieszamy delikatnie ruchem od dołu ku górze. Zaczynamy wsypywać partiami mąki. Mieszamy delikatnie ruchem od dołu ku górze. Pamiętajmy, aby dokładnie zbierać mąkę z dna miski. Tak postępujemy do wyczerpania mąki. Biszkopt pieczemy w foremce wyłożonej papierem do pieczenia albo w rancie położonym w foremce wyłożonej papierem do pieczenia o wymiarach 25 na 30 cm. Ciasto wlewamy do foremki, rozprowadzamy je dokładnie. Pamiętajmy o rogach. Ciasto pieczemy od razu w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Ciasto wkładamy i obniżamy temperaturę do 150 stopni. Ja piekłam na dolnej półce piekarnika. Upieczony biszkopt pozostawiamy w piekarniku przez 15 minut z uchylonymi drzwiczkami. Upieczone ciasto studzimy. Teraz przygotujemy jabłka. A oto przepis na mus jabłkowy. Umyte i obrane jabłka kroimy w dużą kostkę. Do jabłek wlewamy sok z cytryny. Mieszamy dokładnie. Jabłka przekładamy do patelni. Wsypujemy 100 g cukru. Dusimy przez około 10 minut bez przykrycia. W tym czasie przygotujemy żelatynę. 18 g żelatyny w listkach moczymy w zimnej wodzie przez 10 minut. Po tym czasie żelatynę wyciskamy z wody. Do podgotowanych jabłek wlewamy 1 szklankę wody. Następnie wkładamy żelatynę. Wyłączamy gaz. Mieszamy dokładnie, aby żelatyna się rozpuściła. Taka powinna być gęstość musu z jabłek.
Jeżeli użyjesz dwie galaretki cytrynowe, zamiast żelatyny wlej wodę i wsyp galaretki w proszku do jabłek. Zimny biszkopt wkładamy do foremki lub do rantu, w którym był pieczony. Masę jabłkową przekładamy na biszkopt. Rozprowadzamy ją równo na całym spodzie. Pamiętamy o rogach. Mus jabłkowy wygładzamy. Ciasto wkładamy do lodówki, aż mus zesztywnieje, a najlepiej na całą noc. Następnego dnia przygotujemy śmietankę. 800 g bardzo zimnej śmietanki będziemy ubijać w bardzo zimnej misce. Do śmietanki wsypujemy cukier puder, 80 g, i zaczynamy powoli miksować na wolnych obrotach, tak aby nam nie pryskało. Stopniowo przyspieszamy. Zgarniamy śmietanę i sprawdzamy, jak jest ubita. No, nie jest zbyt sztywna. Musimy jeszcze trochę ubić. Jeszcze 20 sekund. Nie za długo, bo będziemy mieć masło. Teraz chyba będzie w sam raz. Śmietana jest bardzo dobrze ubita. Teraz możemy wyciągnąć z lodówki biszkopt z musem i nakładamy wymieszaną śmietanę za pomocą kieszeni ciastkarskiej albo łyżką. 1/4 bitej śmietany zostawiamy do ozdobienia ciasta. Wygładzamy długim nożem albo łopatką. Tak będzie idealnie. Równiutko, gładziutko. Ciasto wkładamy do lodówki na 40 minut albo do zamrażalki na pół godziny. Jeżeli podczas nakładania śmietany na ciasto albo podczas dekorowania stwierdzisz, że śmietana jest za mało ubita, ubij ją jeszcze przez chwilę mikserem. Przypominam Ci, że moja śmietana zawiera 38% tłuszczu. Szarlotkę kroimy długim nożem na równe porcje. Za każdym razem nóż myjemy w bardzo gorącej wodzie. Nóż musi być zawsze czysty. Teraz każdą porcję możemy pięknie ozdobić bitą śmietaną. Ciasto jest przepyszne i zasługuje na nazwę szarlotka królewska.
domowa szarlotka zrobiona z miłością i z pasją dla rodziny i dla gości na pewno będzie smakowała wybornie. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków i komentarzy. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!